lepsi byli, okazali się sportowo lepsi. Gratulujemy zwycięstwa. No, przegrali 3 mecze bodajże przez cały sezon. Kwintesencją były te finały, w których naprawdę grali bardzo dobrą siatkówkę. Utrzymali ten poziom sportowy. Widać było, że praca tutaj trenera Fefe Di Giorgi przyniosła pożądane efekty. Grali bardzo równo przez cały sezon. No a my możemy się cieszyć z tego, że jesteśmy w finale, że mamy srebrny medal, ponieważ no, droga, jaką przemierzył nasz zespół do tego finału, nie była usłana różami. Sami wiemy, w jakich okolicznościach trafiliśmy do niego. Nie dźwignęliśmy tego sportowo. Teraz jest czas na to, żeby wyciągnąć wnioski odpowiednie. Tak jak powiada staropolskie przysłowie, trzeba zrobić krok w tył, żeby zrobić później 2 do przodu. Więc mam nadzieję, że to w przyszłym roku to my będziemy świętować te dni. Exactly, this is what happened. Bravo for Zaxa. Incredible level, incredible game. I haven't seen for a long time this kind of quality. They have a great group, great players. The only sad thing is that we didn't put a fight what we can. Because to lose like this, it's really devastating and really sad, but what can you do? Równo po połowie, bo piękne lata mojej przygody siatkarskiej, zarówno w Kędzierzynie Koźlu, ale też ostatnie 3 lata, które pięknie wspominam na zakończenie kariery w Rzeszowie. Uważałem, że nie mogę komuś bardziej kibicować, bo te dwie drużyny, te dwa miejsca, te dwa miasta zasługują, abym porówno dzielił swoje sympatie. Oczywiście, że się cieszę. Fantastyczny sezon. Przegraliśmy bardzo mało spotkań. Praktycznie przez cały sezon byliśmy na pierwszym miejscu i fantastyczne zakończenie tego sezonu. They were playing volleyball. They were playing great volleyball. We were not. And that's how to explain it. We had much better moments and we can play much better. If you would ask me like what's the reason, then probably I would say the final four of Champions League. This was the emotional and physical. This totally took everything from us, and we felt defeated. We felt we gave everything we have. We had some games. We almost won some games, and we just feel defeated like after. And psychologically and physically, I think we're on a very low point after final four. Na szybko? To nie wiem. No, nasuwa się to, żeby po prostu grać w siatkówkę. Po prostu. Natomiast myślę, że sztab szkoleniowy tutaj powinien dokonać analizy, co tak na dobrą sprawę się stało, że gdzieś nam uciekła ta forma. Pokazali od początku sezonu, że są drużyną lepszą, grają równo, mają bardzo dobrany skład, bardzo dobrze trafione transfery z Francuzami. Zharmonizowana drużyna, wiedząca od początku do końca, od pierwszej piłki do ostatniej w każdym meczu, czego chce. Troszkę przegrany Puchar Polski, ale tam też mieli właściwie 2 piłki od tego, aby po niego sięgnąć, także też nie oddali pola w tym sektorze walki. Aresowia z problemami właśnie, od pierwszej, od drugiej kolejki, wahania formy, niestabilny skład. No gdzieś ta drużyna nie była zbilansowana i myślę, że jak i sami zawodnicy, jak i trenerzy, sztab szkoleniowy, włodarze klubu, jak i sami wszyscy sympatycy, kibice, no nie mogą być do końca zadowoleni z tego sezonu. No cóż, no ale tak sport bywa, że no nie wszystko się udaje. Jestem pewien, że po dogłębnych analizach ta drużyna będzie o wiele lepsza w przyszłym roku. Point of view, the whole season, this was a roller coaster. Incredible. It's so much new experience, so much. I grew up as a person, as a man in this year, and from now on I'm just going to be wiser and smarter and hopefully play better volleyball. No tak, no skończyło się tak troszeczkę, patrząc na wynik, no troszeczkę jednostronny ten finał, ale my się cieszymy, bo... My się cieszymy z tego, że wygraliśmy, że mistrzostwo wraca do Kędzierzyna po tylu latach i tak naprawdę byliśmy przygotowani nawet na 5 spotkań, ale nie potrzebowaliśmy aż tyle.
Ja jestem, tak jak powiedziałem, zawsze do dyspozycji trenera i robię wszystko, żeby grała drużyna jak najlepiej. To trener decyduje o tym, kogo desygnuje do gry. Widocznie uważam, że w takim wymiarze jestem potrzebny tej drużynie, więc zobaczymy. No, mi się akurat kontrakt kończy, więc zobaczymy, co będzie dalej. Nie chciałbym personalnie oceniać chłopaków. Sezon ligowy jest całkiem inny, był dla nich bardzo, bardzo trudny. Chłopcy dali z siebie wszystko. Jeśli chodzi o reprezentację, to nie mam żadnych zastrzeżeń co do Fabiana i co do Bartka Kurka i do pozostałych, bo i w Japonii na Pucharze Świata dali z siebie maksa. Oczywiście w Niemczech w tym bardzo trudnym turnieju na początku stycznia grali fantastycznie. Te trzecie miejsce, które nam daje szansę właśnie, aby zagrać w tym turnieju najłatwiejszym w Tokio za miesiąc. I wierzę w to głęboko, że spokojnie się nasza kadra zakwalifikuje, a Bartek, Fabian i reszta naszych reprezentantów będą mogli spokojnie odpocząć, przemyśleć sytuację. Stefan, Antigua i Filip Lem ich spokojnie przygotują i ten turniej przejdziemy tak, aby po prostu awansować, bo tam nie trzeba się bić o pierwsze miejsce, tam po prostu trzeba awansować z tego turnieju. I szczerze mówiąc, jestem spokojny o dyspozycję wszystkich naszych reprezentantów. Bardziej się martwię o zdrowie, ale tutaj w zespole RS-owi akurat oprócz Piotra Nowokowskiego, który cały sezon niestety był wyłączony z grania, to tych podstawowych zawodników nie było problemu. Troszeczkę z Mateuszem Miką mamy problemy, no ale to już inny klub. Anywhere, like I've been playing all around a lot of places. I've never seen so crazy and committed fans. And thank you so much for supporting us, even when we're down. The fans are always there, and now it's just incredible. We have one of the best fans, and bravo for them. This victory, this second place is definitely for them. They deserve it, and bravo for our fans. Tym razem srebra, jak to tak wielki sukces. Wicemistrz Polski, Jacek Rosek-Warzeszów. Nowy mężczyzn w sezonie 2015-2016 została drużyna Zaksa Kędzierzyn Koźle. Wręczenie złotych medalu drużyny mistrzów Marek Karpowski.